Siema, zaczynamy sobie nową serię z Seven Days to Die. I będziemy sobie grać na serwerze. Oczywiście na zmodowanym serwerze, który nazywa się Darkness Fall. Ja tu już sekundę sobie pograłem. Jak mówiłem wcześniej, nie gram na single, tylko gram na serwerze. No i udało mi się zdobyć takie rzeczy jak trochę amunicji. W ogóle piłę na 10 poziomie zdobyłem, więc to jest całkiem spoko. No i oprócz tego w sumie nic ciekawego. Żadnej broni jeszcze jakiejś ciekawej nie udało mi się zdobyć. Ale zobaczymy jak to będzie później. Tak więc co, lecimy do tradera, bo zrobiłem misję i muszę mu oddać. Dobra, jesteśmy u tradera, zobaczmy co on ma dla nas. A to będzie ten trader? No tak, to jest ten. Dlaczego ja mu nie mogę oddać misji? Co jest nie tak? Żeby to nie był ten trader? Nie no, to musi być ten, halo. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Bo tutaj jest trader, ale jeszcze jest taki ziomeczek. Gdzieś tutaj z tego co pamiętam. O, jest. I od niego miałem misję. Scrap Iron Pickaxe, 17 poziom, biorę. Dobra, jaka ma dla nas misja? O, znowu ma te kopanko. Więc sobie pójdziemy troszkę pokopać. Przednio też miałem taką misję od niego. Od niego chyba wziąłem misję, ale jej nie zrobiłem. Nie wiem w sumie czemu. Także pójdziemy sobie to pokopać. Czy ja mam jakąś łopatę? Mam niestety stone'ową tylko. No ale okej. Ogólnie ten mod dodaje klasy. Jeśli wejdziemy sobie tutaj, to mamy dużo różnych klas. Mamy farmera, huntera, mechanika i tak dalej. Dużo różnych klas on daje. I my chyba sobie na początek weźmiemy. O, ja tu już chyba coś odkrywałem z tego co pamiętam. Nie pamiętam co. Tutaj możemy forge craftować. O, to by było w sumie spoko. Forge by się na pewno przydał. Ale musiałbym odkryć sobie tą klasę. Tyle, że ja wziąłem już klasę chyba. Nie pamiętam jaką klasę wziąłem. To jest problem. Aha, mechanika wziąłem, okej. Czyli tak, co my tu będziemy mogli fajnego skraftować? O, rower, okej. No dobra, tu nie mogę tego. Junk collector. I turety. A perki jakieś ciekawe są? O, to dwa razy kupiłem. Lepsze deale traderzy będą dawać. Dobra, bierzemy to. I idziemy sobie pokopać, także widzimy się za sekundę. Dobra, jestem na miejscu. Teraz najgorsze. Czyli kopanie tego. Najbardziej tego nie lubię. Bo bardzo często jest tak, że muszę wykopać całkiem spory dół, żeby znaleźć to, czego szukam. Ogólnie w tym modzie nie ma też pokazanej godziny. Z tego co widzę, jest dzień 34 na serwerze. Ale nie ma żadnej godziny. Dobra, tutaj muszę kopać. Bo ten skarb, z tego co wiem, zawsze jest jakby dwie kratki w dół. No, powiem wam, że trochę już tego wykopałem i i jeszcze nie znalazłem tego skarbu. Niestety tekstury się bugują jak wchodzę tutaj, ale tak, tutaj tego nie ma. Czyli to by było gdzieś w tamtą stronę, tak mi się wydaje. Trochę bez sensu kopałem. Oczywiście jak kopiemy, to też podnosimy naszego skilla w miningu. To przekłada się na to, że prawdopodobnie zdajemy chyba. W sensie tak jakby szybciej kopiemy. No ale żeby ten skill był jakiś dużo większy, to trzeba trochę pokopać, nie?
Z tego co widzę to... No... Już drugi raz naprawiam łopatę. Najgorsze jest to, że mam tylko kamienną łopatę. Musiałbym zobaczyć u tradera, czy mogę kupić jakąś lepszą. Bo jak mam mieć takie misje... O, kolejny raz podniósł się, mining. Ale widzę, że co daje chyba takie same obrażenia. Ja się po 40 kopię. Nie wiem po ile wcześniej kupałem. Ale dobra, nieważne. Kopiemy dalej. Jest, nareszcie znalazłem. Wykopałem takie dziursko. I dopiero tutaj znalazłem to, czego szukałem. I teraz jak ja mam się stąd wydostać? Chciałbym sobie jakieś wyjście zrobić. Sensowne. Żeby stąd wyjść. O, znowu mining skill. Poszedł do góry. Dobra, czy ja stąd wyjdę? Wyjdę, okej. Bo jak to podniosę, to oczywiście zrespią się zombiaki. Więc... Muszę mieć przygotowane wyjście. Okej, mamy jedzonko. Oczywiście jakieś tam... Jakieś recepty na crafting. No i zrespiły się zombiaki. Ogólnie włócznie w tym modzie działają trochę inaczej, bo tutaj nie rzucamy tymi włóczniami. Tutaj je po prostu nimi bijemy. Jest to całkiem fajne, bo mamy dosyć duży zasięg. Dobra, jeden. Kurde, że w głowę nie dostała. Celowałem w głowę, halo. No i grubas. Najgorszy. O nie, 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 nie. No co jest? Chyba za blisko podchodziłem. Dobra, mam zrozumiałe skill. Jezu, ile on ma HP. Dobra, umarł. No to co, tam jest jeszcze jeden questik. Zobaczcie, jak będzie po drodze, to sobie spykniemy jeszcze tego questika. Ja sobie tutaj podjem szybko. Bo nie mam full jedzenia niestety. I zobaczymy, czy ten questik będzie po drodze. Jak ten drugi quest będzie po drodze, to też go zrobię. I pójdziemy do tradera. No i dobra, niestety ten quest jest w ogóle w drugą stronę, więc najpierw sobie pójdziemy oddać tego questa. Jego się oddaje chyba gdzieś tutaj. Chciałem gościu, co mi dasz ciekawego? Scrap Iron Fire Axe. Ile to ma melee damage'u? 13, a power 43. No, w sumie to mógłbym chyba nawet z tego bić. Ale wydaje mi się, że to ma mniejszy chyba zasięg. Ale chyba to wezmę. No te splinty i tak tych splintów nie potrzebuję. W sensie... O, i mamy kolejne kopanko. Dobra, zobaczmy co on ma. On nic nie ma. On nic ciekawego nie ma. A jest godzina, jest 20:21, zanim długo będzie noc. A pójdźmy sobie do tego gościa. Zobaczmy co on ma ciekawego. O, on już ma dużo więcej. To masz tajnego. Chemistry Station. Rzeczy do minibajka. Znaczy ja minibajka jeszcze nie mogę robić. Ale to Chemistry Station by mi się przydało. Także docelowo będę chciał to kupić. A oprócz tego... Stun Baton. Na 48 poziomie. Ale mało ma damage'u. Nie wiem jak tu działają te poziomy. Patrząc na to to... Kto mi tu dyszy? Jeszcze raz.
Węgiel. O, ma pistolet. Pistolet by mi się przydał w sumie. Jakieś buty. Co mi tak dyszy co chwilę koło ucha? W sumie to chyba ten Chemistry Station bym chciał. O, plus więcej expa i crafting time szybszy. Ale za 1900? Nie wiem, czy się opłaca. O, Steel Spear. To by mi się na pewno przydało. Ale 2000 to też dosyć dużo. Liczyłem na jakieś części do roweru. Ale chyba nic nie ma. No, unlucky. Dobra, nie wiem, co mi tu dyszy co chwilę. Ogólnie tutaj takie typki sobie stoją. O. I pilnują. Nie wiem, czy tu w nocy można być. W sumie ciekawe. Jak ten czas szybko leci? Która jest godzina? 20:47. W sumie poczekam do nocy. I zobaczę, czy mogę tutaj w nocy się przesiedzieć. Bo nie wiem, jak tu noc wygląda. Na tym modzie, a to może być niefajne. Chyba wolałbym sobie gdzieś się schować na nockę. O, tu w ogóle jest jakiś bedroll. O, mamy tutaj forża na pewno, więc będziemy mogli go używać. Więc to jest całkiem spoko. To oni tak cały czas dyszą, czy co to dyszy? Co by się stało, jakbym ich uderzył? Ale chyba nie chcę zobaczyć. Dobra, no co, poczekamy na noc. Pokażę wam jeszcze noc, jak wygląda w tym modzie. Mam nadzieję, że będę mógł tu zostać, bo jak nie, to rip. I widzimy się za chwilę. No i dobra, mamy noc. I od razu się zrespiły, widzicie tam? Zielone zombiaki. Z tego co wiem, to są chyba te mocniejsze zombiaki, więc... I mogę tutaj przebywać, mogę się schronić w nocy. U tradera, więc to jest akurat spoko. Kilka ich się tu zrespiło, ale ja chyba nie chciałbym z nimi walczyć. Bo nie mam... Nie mam czym tak naprawdę. O, coś tam chodzi. Zacznie strzelać, czy nie? Kurde, jakbym miał czym, to ja bym strzelił w tego zombiaka, żeby tu podszedł. Nie mam paliwa. No ciekawe, czy oni będą strzelać. Kurde, no podejść tu jakiś zombiak, halo. Żaden nie chce podejść. Wiem, co zrobię. Pana to. A, bo tu nie można wyjść. Gdzie to jest wyjście? Tutaj. Dobra, strzelają. Na hitach go zabił. LOL. Coś wydropił. Idę zobaczyć, co. I syf. Syf wydropił. No ale respuj się zombiaki. Mogę się schować u tradera, więc to jest akurat całkiem spoko. Znowu gdzieś strzelają. Tutaj, ale nic nie wydropił. Tym razem. Tutaj gdzieś się zabija zombiak. A bo tu nie ma żadnego chyba tego, guarda. Po tamtej stronie. Ale nie jest w stanie tego rozwalić, więc spoko. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.